Teraz już jest sprzęgło, otwieram, ale to jest... Sprzęgło też jest. Wygląda, że jest sprzęgło, jest kurka, nie wiem. Cześć, jesteśmy nad Morzem Czarnym. Jest to nasz przystanek na drodze do Gruzji. Dzisiaj będziemy jechać do Soczi. Wczoraj była fajna impreza, dzisiaj sobie pływamy. Tak się troszeczkę relaksujemy. No bo mi sami było ciężko. Dzięki. Jak nazywacie to grot? To nazywacie Bielendżik. По турецки белое место читаю. Это за сердечки. Это визитки вам. Приезжайте с женами, с любовницами, с племянницами, с соседями. Мы вас приглашаем, мы добрые люди. Мечта не моя. Или ты, или грусть. Okej, więc niestety nie udało nam się pojechać do Gruzji. Okazało się, że prom będzie dopiero w sobotę, więc płyniemy teraz do Turcji, do Trabzon. Więc jesteśmy na stacji benzynowej w Soczi. Czekamy kilka godzin już na prom do Turcji. No i jak chłopaki... wyjazd na razie. Wojtek. Pan Wojtek. Zmienia się nie rabić sam. Piwa macie. A co to za fryzur? Co to zdjęło? Idę wyczytać, i dać urosły. Tak się robi. A co, coś sobie podoba? No, ja jestem w ogóle załamany, bo trzeba codziennie jeździć wiele godzin na motocyklu, czego nie cierpię robić. Cholery się dzieje właśnie. Nie wiem, ja kurde gdzieś nas wiozą. Nie wiem co to będzie. Czym? No, takim statkiem. Gdzie się wjeżdża i potem się wjeżdża. Yeah.
Kisaki. Good? No więc, jesteśmy właśnie w Syrii, dojechaliśmy. Sytuacja była taka, że skończyła mi się w pewnym momencie waha, trochę się... Bo chłopacy się nie zatrzymali. No i zrobiłaś mała aferę, a w tym momencie pojawił się... Mohamed? Ahmed. Ahmed się pojawił na swoim zajebistym motocyklu i zaprosił nas tutaj do siebie i właśnie teraz będziemy palić shikshę, czy inaczej to się może nazywa. No i jest po prostu zajebiście, jak zwykle. Jesteśmy w Akabie w Jordanii. Jest dzisiaj z nami jeden z uczestników tej wspaniałej wyprawy, pan Wojtek. Panie Wojtku, co się dzieje? No właśnie jesteśmy tutaj, zwiedzamy piękny port, bazę kontenerową. Tutaj okoliczne budynki, w których można na przykład się, że tak powiem, podbić karnet w bazę. Dziękujemy bardzo. Akaba. Cholerni turyści. Cholerni turyści. Normalnie można nas ich gdzieś wsadzić. Yo, yo, nowy dzień, nowy kwit. Już czekamy na prom. 12 godzinę. O Jezu, było ciężko. Było ciężko. Cię meba, coś. Coś tam musiało w tym być. Tak, ameba. To jest coś okropnego. Walczymy z tym codziennie. No tutaj, co widać, to widać. Cyrki, no. No. No ale generalnie... Glossard czuje się jak się w domu. A fajnie sobie, takie poletko ma tutaj. Tam rozłożyli taką specjalną kalimatkę z kartoniku. I tak sobie wegetuje. Wegetacja właśnie, to jest dobre słowo. A przekraczanie granic.
plecach. Ogranicznik, który zatrzymuje, wiesz, ten cały mechanizm, który się rozłącza. I to było w ogóle, wiesz, pęknięte na pół i ta część leżała gdzieś sobie w silniku. Właśnie będzie tutaj koleś poszedł gdzieś lokalny, powiedział, że zaraz jakiś tutaj zrobi magic, gdzie mi to pospawa czy coś. Kopiak wydaje dosyć dziwne dźwięki. Prawdopodobnie zostało co było, czyli połamana stoper, tak, od kopniaka i trzeba będzie od nowa spawać, a moim zdaniem trzeba znać przyczynę, dlaczego siłam. My sujo ya Mustafa kehte kehte main sujo ya Mustafa kehte kehte pure aankh salle ada kehte kehte pure aankh salle ada kehte kehte main so jaun ya Mustafa kehte kehte pure aankh salle ada kehte kehte habibe khuda. Panie Wojtku, cóż to za sytuacja dzisiaj powstała? No więc dzisiaj tradycyjnie już mój motocykl uległ awarii. Dorobiliśmy tą część, która się połamała, chyba do końca nie poszło panu Ladenowi. No i w efekcie mam dziurę w pokrywie od silnika z prawej strony. No, jutro będę próbował się dostać lawetą do Kairo. Właśnie zepsuł nam się drugi motor. No i będziemy go wrzucać na lawetę. Wczoraj wieczorem, właściwie w nocy, przyjechaliśmy do Kairu. Na kołach przyjechałem właściwie tylko ja, chłopaki, czyli Kloszart i Wojtek przyjechali na pace. Dzisiaj zwiedzamy sobie Kair, jest sympatycznie. You need a camel? Camel to the door. No myślałem, że to gaśniki, później, że to ta cyfrowa część. Moduł zapłonął, okazało się, że to świeca chyba, bo nie było iskry. I teraz jest nowa świeca i zaraz się przekonamy, że to było to, tylko muszę założyć odpowiedni obuw. Dum hai la bo par dum hai la bo par dum hai